Hej! Dziś chcę Wam pokazać przepis na kruche ciasteczka cytrynowe. Są one najprostsze na świecie, a gdy kiedyś zaniosłam je do pracy, to wszyscy prosili o przepis, tak bardzo je smakowały. A więc teraz się nim z Wami podzielę. Mam nadzieję, że będziecie robić razem ze mną. Oto składniki. Mąka, 1,5 szklanki mąki pszennej, 2 żółtka, 0,5 szklanki cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżeczka startej skórki z cytryny, łyżeczka soku z cytryny oraz 125 g masła. I tak jak mówiłam, przygotowanie tych ciasteczek jest banalnie proste. Po prostu łączymy wszystkie składniki i zarabiamy ciasto. Przesiewam mąkę, 1,5 szklanki mąki. Do mąki dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia. Mieszam. I dodaję pozostałe składniki. 0,5 szklanki cukru. 2 żółtka. 125 g masła. Łyżeczka startej skórki z cytryny. Oraz łyżeczka soku z cytryny. Zakładam hak i wyrabiam ciasto. Ciasto jest wyrobione. Owijamy je folią. Tworzymy taką kulę. I wkładamy na co najmniej godzinę do lodówki. Po godzinie wyjmujemy ciasto z lodówki. Stolnicę okruszamy mąką. Ciasto podzielę sobie na pół, albo łatwiej rozwałkować. I rozwałkowuję. Teraz za pomocą foremki wycinamy ciasteczkę. Oczywiście można używać dowolny kształt foremki. Ja zawsze robiąc te ciasteczka wybieram serduszko. O, i od razu układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasteczka pieczemy około 10-12 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Z podanego przepisu wyszło mi 35 ciasteczek. Może wydawać się to dużo, ale one są tak pyszne, że znikają w mgnieniu oka, dlatego radzę Wam zrobić w podwójnej porcji. Jeśli przepis Wam się podobał, to bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z nowymi przepisami. Pa!